Siema, z tej strony Sana Wrzaskowie i dzisiaj kupimy sobie skinka do Otisa. I no, w sumie tyle. Przetestujemy sobie go dzisiaj i tak jak z każdej. Za każdym normalnym razem oczywiście spadniemy sobie puchami na danej postaci, bo tak zawsze jest. No ale takie życie. No dobra, wejdźmy sobie w katalog epickie przebrania. Już każdy się domyśla, jaki to jest oczywiście skin, bo jest to skin Oni Otis. Był? Już? Ja nie widzę. Nie, no, ja jestem jakiś ślepy, no miną prezent już był. Dobra, wejdźmy sobie po prostu w Otisa i wtedy. Sfara Otis, ale to jest bombiczkowy skinek i widzowie, to jest Oni Otis i w tym momencie kupuję go za 5000 blingu właśnie. Nie miałem na co wydać blingu, a wydaje mi się, że to jest dobry cel. Jest naprawdę spoko skinek. Oprócz tego mamy emotkę i ikonkę. Nie, ja bym powiedział, że takie średnie są te emotki i ikonki. Mogę się mylić, możecie mnie poprawić w komentarzu, ale no. Ale dobra, tak jak w każdym normalnym odcinku, musimy to przetestować. I jak w każdym normalnym odcinku, zapamiętajcie, 493. Zobaczymy, jak skończymy na koniec. Widzowie, dogrywam to troszeczkę później, bo już troszeczkę sobie pucharków powijałam. Ale dobra, zacznijmy sobie od knockoutu 5-5. Choć słyszałem pogłoski, bo ja w to grałam może kilka razy, że ten knockout może trwać nawet 10 minut. Ale zobaczymy, może nie będzie aż tak źle, a może będzie aż tak źle. No ale dobra. Już widzę, że możemy to przegrać na luzie. Skin ma git ataki. Niczego mi nie urwał, tak szczerze. No okej, okay. Czy się opłacało go kupić? Nie wiem na razie, widzowie. Jeszcze muszę zobaczyć ulta. No widzę, że nas robią. A nie, jest 1-1, okej. Okay. Jeśli tak, tu będzie 1-1 na końcu. To jest tak głupi tryb, nie grajcie go. Ja tylko gram do testu, bo nie mam innego trybu. Pan Peta jest. Ej, dobra, ataki są naprawdę ładne. Ataki są naprawdę ładne. Wydaje mi się, że są naprawdę git. Trzeci poziom, oni mają pierwszy. Nie, no żałosne. Dobra, przejmuje mi ta Willow. Nic nie zrobi, wiadomo. Kurde, zaraz ginę, widzowie, na trzecim. O, dobra, 3-2. Ale to było oczywiste, że będzie 3-3 zaraz, nie? Albo 4-4. 3-3, no właśnie, a więc to jest taki głupi ten tryb. Nie wiem, możecie ocenić, czy tylko ja. Ej, ult jest spoko. Czy tylko ja nie lubię tego trybu tak strasznie? Nie wiem. Nie. Masakra. Dynamike afkuje dosłownie, cudownie. Piękne. Nie wiem, co jeszcze. Masakra. W ogóle myślałam nad tym, żeby wrzucać odcinek dla was co 2 dni. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Bo strasznie nieregularne są te odcinki, a wydaje mi się, że mogą być na przykład poniedziałki, środy, piątki, niedziele. Albo wtorki, czwartki, soboty. Nie, żeby było 4 na tydzień. Wydaje mi się, że może być poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. Wydaje mi się, że to jest git ustawienie. Widzę, że tutaj walczą tak mocno, że jest 3-1 w tym momencie. Mega Sigma, normalnie wow. Już wiem dlaczego po 2 grach nie przepadam za tym trybem, no bo jest aż tak cudowny. Widzowie, poziom 3 na poziom 1 to jest spowalone. Przed chwilą było jeszcze na poziom 0. A ta Sandy to widzę, że troszeczkę odklejona jest, nie wiem. Maybe. Dobra, Miko Leona, widzowie. Jest 2 na 3 jeszcze. Te poziomy są za mocne, tak? No nie oszukujmy się tutaj. I tak będzie poziom 4 kontra poziom 4. To jest tak głupie. Hop. Nie. Dobra, jest git. 2-2. Oby to się jak najszybciej skończyło. Tylko nie porażką. Albo dobra, już wolę, żeby to się skończyło porażką, a nie żeby była trzecia tak długa runda, bo już chyba gram 4 minuty. Luźno. Nie wiem, Squiggy Pan P. No kurde, ciekawe tutaj collab. Dobra, Sandy Hypercharge. Nie wytrzymam. No idź i zabij tego Mistera P. Albo dobra, jest git, widzowie, on ginie. No i w tym momencie mam... Nie,
Zapomniałam sobie, że już 5 minut tutaj gram. Masakra. Dobra, coś popróbuję tutaj chwilę pograć, a nie oglądać przez całą grę, ale zobaczymy. No, już widzę, że Mega Sigma nam idzie. Ultem nawet sobie nie trafiłem. Nie lubię Otisa tak szczerze. Po co ja kupowałam do niego skina? Nie wiem, skina oceniam tak 8 na 10, no ale będzie jak zawsze spadalnie. Przynajmniej jest jedna długa gra, więc nie będę grał 5 gier. I nie spadnę tak dużo, bo spadnę raz po prostu. Albo wygram na was, zobaczymy. Więc naprawdę git. Nie wiem, ja bym chciał, żeby w rotacji na przykład był Brawl Ball 5 na 5, bo wydaje mi się, że to będzie git. Tam sobie wbijam na przykład Bulla na 26, potem dokończyłem 27 na solo, ale bardzo lubię ten tryb, tak szczerze. Ej, niesamowite. Poziom trzeci kontra poziom... Co? Jo, niesamowite. Dobra, no giniemy tutaj. Nie, 6 minut luźno gram ten tryb, tak szczerze. To jest takie gówno. Nie grajcie, proszę was, bo... Na złe wam to wyjdzie. Nie. Gratuluję, Sandy. Maybe... A nie, dobra. Dobra, nieważne. Myślałam, że chcę zakończyć te tortury. No ale git. Tak naprawdę to można ginąć od razu, bo to nie ma znaczenia i... awczyć sobie na tym trybie. Ale to też możesz po 10 mi tak przegrać, a więc to nie jest takie do końca fajne. Ale też na wyższych rangach, no nie wiem, tak szczerze. Nie wiem. Dobra. Ginie małpa, nie. Grałem tylko po to, ten tryb 7 minut, tylko po to, żeby dostać na łeb. Cudownie. Co nie zmienia faktu, że gram drugą lub ostatnią lub nie ostatnią, bo chcecie dłuższe odcinki, a więc robię dłuższe odcinki. Grę. I w ogóle teraz, jak wy to oglądacie, to już jest ankieta. Kiedy wolicie odcinki? Poniedziałki, środy, piątki, niedziele, czy wtorki, czwartki oraz soboty? Zagłosujcie za tydzień może, sprawdzę, nie wiem, bo mam plana wrzucić sobie odcinek w sobotę i w niedzielę. Mega Sigma plan, zobaczymy, czy się uda. Wydaje mi się, że może się udać, ale tutaj raczej dostajemy na łeb. Oj, Menda, widzę, że jest ogarnięta. Niestety to przegrywamy. No, dokładnie, przegrywamy to. Dobra, widzowie, nie wiem, mogę już nie robić takich filmów, że kupuję skina i testuję tego skina, bo to jest po prostu free spadnięcie, nie? To jest takie głupie. Po prostu nie mam map na Otisa, nic, kompletnie. Nie lubię przeważnie tych postaci, do których mam skiny. Masakra, zaraz tutaj ginę. No zobaczymy, widzowie. Ja już chyba nie będę takich odcinków robił, bo to jest po prostu... No dobre to nie wychodzi. I ostatnio byłem 20 na Jackie, więc wkrótce wlecie wam odcinek właśnie z tego. Ale dobra, bo ja tutaj mówię, a w ogóle nie gram. A więc trzeba coś tutaj ogarnąć. Niestety, widzowie, osoba do mnie zadzwoniła i tyle, a więc przykro. Ale gram ostatnią gierę. Dobrze, widzowie, gram w tym momencie prawdopodobnie na boty. Uwaga, tak, gram na boty, a więc pierwsze miejsce powinno wlecieć, chyba że na wzburzonej pieczarze Sandał przegra z botami, co jest mega prawdopodobne. Bo w ogóle to nie jest mapa na Otisa, który mnie umie grać, a więc no... dobra, szelka, tu będzie oczywiście frag. Nie wiem, czy w ogóle was ciekawią takie filmy z kupowania skinów, bo troszeczkę to jest nagrywane tak na siłę, nie? Bo totalnie mi się nie chce grać tych gierek. Na przykład co innego taki film z wbijania bole na 27. Zobaczymy. Ale dobra. Nita tutaj rzuciła miśka. Hop. Znaczy ginie, dobra, Rosa. No to walimy jej ulta. O, tarczę walnie. No, dobra. Ej, bo mi strasznie laguje, no ale trudno. Nie, zginąłem z jakimś śmiesznym botem roll. Nie wytrzymam. To było tyle. Straciliśmy dużo pucharków. Fajnie. Zostawcie lajka, suba, link w opisie do wspierania i mojego Discorda, gdyby ktoś chciał.